Hej, hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście znowu opera. Zagramy sobie dalej w Seven, The Days Long Gone. I mieliście już okazję, żeby zobaczyć na pierwszy odcinek Seven. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Po waszym odzewie wnioskuję, że nie było wcale tak źle. Tak się zastanawiam, w którym ja miejscu byłem. Okej, dobra. Czyli tutaj już się zajęliśmy wszystkimi. To chyba zostawiłem z jakiegoś powodu. Troszkę nie miałem miejsca już. Okej. Umieść pułapkę, otwórz. Dobra, skradaj się, mam. Znajdźmy sobie cel naszej podróży. Generalnie powinniśmy udać się w to miejsce. Ja natomiast spróbuję się gdzieś może przekraść jakoś tak, żeby coś jeszcze z tego wyciągnąć. Zobaczmy, co tutaj jest. Dziwne urządzenie. Jednak jest to śmieć. Ciekawi mnie to, czy ze wszystkich śmieci można coś zrobić później. Nic tam. Na razie na to nie wpadnę. Przekradnijmy się obok posiadłości. Wydaje mi się, że próba włamania się do posiadłości może skutkować ukróceniem mojego krótkiego i marnego żywota. Okej. Przydałoby się pozbyć tamtego jegomościa. Tylko musimy się przyjrzeć temu właśnie, jak on się porusza. O? Aha, i za niego przychodzi drugi. Zróbmy to w ten sposób. Raczej na oknie nikt mnie nie powinien zobaczyć. W sensie stąd. Nie zmienia to faktu, że z przyjemnością bym obrał tą twierdzę gubernatora. Dobra, już jestem niedaleko. Najgorsze jest to, że muszę się dostać do środka. Tylko jak to zrobić bez alarmowania straży? Dobra, spróbujmy to zrobić najpierw rurką, po której już idziemy i tak. Oj, 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 nie, 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 nie. O, myślałem, że wyjdzie mi do końca kompa, ale jakby się nie udało. Klucz do posiadłości gubernatora, no proszę, to już nam się przyda. Spodnie strażnika i cała reszta nam nie jest potrzebna. Dobra, klucz mamy, a i ciała nie musimy specjalnie chować. Tamtędy oknem się nie wkradnę. No przecież nie wejdę tak po prostu drzwiami, nie? A może właśnie o to chodzi? Zachowujmy się jakby nigdy nic. Pająk. Chciałbym go jeszcze w jakikolwiek sposób uwolnić. Kupa wspinaczki, ale co mi to dało? A, tutaj będę mógł wskoczyć. Nie mam wyczucia, jeżeli chodzi o taki rzut izometryczny, jak duża jest ta odległość. Sala główna posiadłości gubernatora. Mógłbym się pozbywać wszystkich niebezpieczeństw po drodze, po prostu...
No właśnie, widzicie? Po prostu ich zabijając. A to chyba też nie jest dobry pomysł. No okej. Sprawdźmy, co ja muszę tutaj. Poszukaj macierzy na terenie posiadłości Grugbara. Ale ja miałem coś zrobić jeszcze wcześniej, nie? Układ zbieracza mam. Ekwipunek raczej nie bardzo. Montaż też nie. To też nie. Mapa. Dziennik. Zdałem wyłączyć systemy. Teraz dostanie się tam powinno być prostsze. A co nie zmienia faktu, że raczej znalezienie układów... Ile on ma tych pająków? Skłupiał do reszty? Zresztą to nie jest moja rzecz. Okej. Okay. Już myślałem, że coś gdzieś mnie... Jak myślicie? Gdzie może być skarb, którego tak poszukujemy? Teraz spróbuję się tędy najpierw przejść dookoła. Nic tu nie ma. Może być tak, że tam po drugiej stronie? Właśnie gdzieś tutaj? To nawet by tak wyglądało, nie? Jakbym musiał się tutaj dostać. Tak, tylko weź... Ojej. Więcej to do szczęścia przecież jak rozumu. No dalej, dalej, dalej. Dobra. Ci już mnie zauważyli. Oj, 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 oj. Dobra, dobra, na razie mam spokój. Może przyjdzie tam tego drugiego zobaczyć. Spróbujmy też poszukać jakiegoś innego klucza, co? Sporo warty, jednak trochę waży. Na więcej już nie jestem się w stanie chyba zdecydować. W zasadzie tutaj to wszystko jest tyle samo warte. Przedmiot teraz jest jednorazowego użytku, ale coś z tym już mogę zrobić, więc... Polimerowe sztylety, tu mam wszystko. Tu też... Zastanawia mnie, co to tak ryczy. Ryba. Dobra. Prawdopodobnie coś w środku. Tam musiałbym się dostać, żeby się przekraść do środka. Dobra, tu to raczej... O, notatka. Proszę nie wspinać się wokół zagrody Petunii. Ona tego nie lubi. Zagroda Petunii, co? Zagroda Petunii. Ciekawe tylko, kim jest Petunia. Zresztą może nie chcę wiedzieć.
Dobra, dostałem się do środka, ale co mi to daje? Mam nadzieję, że to coś w środku tutaj nie żyje. W sensie, że nie jest martwe, ale po prostu nie żyje. Auryt, który nic nie waży, ale za to coś z niego można zrobić. No, elegancki płaszcz. Tylko co mi po tym? A, no on ma jakieś ma swoje odporności. Tylko, że mnie to nic nie... Jakby... No mam lepszy pancerz, o. Skarpeta bez pary. Zwierzęce futro. Polimerowe pojemniki. Zastanawia mnie, co to za ikonka obok tego, że to jest śmieć. Na bank będzie to potrzebne w wytwarzaniu. Zaraz, ale ja się mogę przecież czegoś pozbyć, nie? Przenieść przedmiot. O, proszę. Dobra, udało mi się trochę miejsca sobie zaoszczędzić. Weźmy, spróbujmy teraz może coś sobie wziąć. Zwierzęce futro wydaje się być potrzebne. Do zrobienia na przykład pancerza. Ja cały czas w ten sposób myślę, więc... Tanie papierosy, ołówek raczej też nie. Zastanawiają mnie te pojemniki. Dobra, wezmę, bo mam jeszcze miejsce na to. I resztę raczej zostawię. Chociaż ten płaszcz nie waży dużo. Weźmy ze sobą te eleganckie przedmioty. Bo może się do czegoś przydadzą. Jakiś tam szybki zapis? A już nie pamiętam, jak był zapis szybki. Więc zróbmy to w ten sposób. W tym biurku też nic nie ma. Wydaje się, jakby to pomieszczenie było całkiem opuszczone, nie? Mleko, soki tego typu. Wódka. Zabierzmy całą. Wódka, jakby alkohol w każdej erze naszych czasów miał jakąś wartość. Mleko jest dobre na zgagę za to. Bourbon, siwucha. Zepsuty sok, no bo... Wino marki wino. O! To też się może przydać. Dobra. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj. Zamknięte. Spróbujmy to otworzyć. Oj. A się udało. Auryt, bo nic nie waży, a można to sprzedać. Jak Drugun doszedł do władzy, książka. Bierzmy książkę, można było to przeczytać. Tani lager, wzięliśmy trochę, ale można było jeszcze. Medalion. Piłka tenisowa. W starożytnych czasach używana. Prawda. Jak Drugun doszedł do władzy, część druga. Rozdział drugi, odwaga. W czasach, które obecnie nazywa się wiekiem odkryć, plemiona były rozsiane po całym świecie. Te bardziej agresywne walczyły ze sobą nawet o najmniejsze skrawki ziemi. Mimo to olbrzymie obszary, które swoimi rozmiarami przewyższały Halard, nawet pięciokrotnie pozostawały niezamieszkane i niezbadane. Nazwano je zakazanymi ziemiami. Każde plemię opowiadało własne mity o tym, co zamieszkuje zakazane ziemie. Część ludzi wierzyła, że krążą tam demony żywiące się ludzkimi duszami. Według innych krainę przemierzały olbrzymie mięsożerne robaki, które stale łaknęły świeżego mięsa. Wszystkie plemiona zgadzały się tylko co do jednego. Nikt się tam nie udał i nie wrócił. Nikt, kto się tam udał, nie wrócił, przepraszam.
Niektórzy mówią, że Drugun wkroczył na zakazane ziemię nago, uzbrojony jedynie w wiarę w samego siebie. Tego rodzaju twierdzenia budują wokół jego osoby aurę mistycyzmu, ale są niedorzeczne. Drugun z pewnością udał się w podróż dobrze przygotowany. Można sobie wyobrazić, jak wyruszał na zakazane ziemię objuczony zaopatrzeniem, a także potężnymi starożytnymi urządzeniami. Muszę przyznać, że nie mam pojęcia, co Drugun zobaczył na zakazanych ziemiach. Z tego, co mi wiadomo, nikt tego nie wie. Być może walczył z demonami albo zabijał krwiożercze robaki. Współcześni heretycy twierdzą, że Drugun rozbił jedynie obóz na skraju tych ziem i przeczekał tam kilka tygodni. Ale ja w to nie wierzę. Kiedy bowiem powrócił na tereny zajęte przez ludzkość, promieniował pewnością siebie i zaczął tytułować się prorokiem. Powrócił z wiedzą starożytnych, głęboką, niepodważalną wiedzą. Czyli Drugun coś odkrył. W tamtym miejscu eleganckie spodnie, kapelusz, buty, para skarpet, skarpeta bez pary. Czyli łącząc dwie skarpety bez pary, prawdopodobnie otrzymamy parę skarpet. Zepsuty zegarek. To raczej nic specjalnego. Auryt, bo nic nie waży, a można sprzedać. Fartowna łapa lieny. Pióro pingwina. Zwierzęca skóra. Zwierzęca skóra mnie zastanawia właśnie. Kij od szczotki, no może niekoniecznie. Tam na górze coś jest. Aha, no tak, czyli na górze, że na górze. There's all sorts of expensive looking crap in here. Which one's the cipher? From the energy readings I'm getting, I'd say it's none of them. The cipher's... Right, Vatic. I'm in a big room full of artifacts and weird stuff. Go to sense mode. Have a look around. There might be some sort of... Okay. Ktoś pamięta... Uj, nie. Ktoś pamięta, jak był tryb wykrywania? No, pod altem jest unik. Dobrze wiedzieć. Dobra. Weźmy sobie, zobaczmy, jak był tryb wykrywania. Przykucnięcie, użyj dodatku, atak. Atak dodatkowy, tryb wykrywania pod Q. Co jest tam na dole? A pająk. No, trzecie odkrycie jest tutaj. That's one big, ugly mushroom monster. I doubt they hid the device inside this thing. And even if they did... I'd be devastated if you got your head stuck up a mushroom monster's ass and I wasn't there to see it. No tak, koledzy. Postarajmy się, zanim wszystko odkryjemy, wykraść jak najwięcej rzeczy, które później można sprzedać. You'll appreciate this, Vatic. An innocent-looking book. The classics never die, do they? Damn. Okay, ale zanim się tam wkradniemy, spróbujmy się jeszcze tu rozejrzeć. Małpie mięso. Auryt, dobra sprawa. Bourbon, zawsze. Necrolum. Toksyczne zioło. Po zmieszaniu z innymi substancjami w stacji alchemicznej może stworzyć miksturę szkodliwą dla żywych organizmów. Jestem za. Marchewkę zawsze można zjeść. Pudełko na tabletkę. Nie, no nie właśnie tam. No właśnie. Zakładam, że to jest bimbrownik i on po prostu robi alkohol. Ten gość. Teraz tutaj są jakieś beczki.
No nic. Rozejrzyjmy się jeszcze, czy czegoś tutaj nie ma w tych gablotach. Obroty wyższych sfer. Spuścizna balen hursów. Check it out. Wódka. Miedziany pierścień. Niby śmieci, w sumie też niewiele warty. Pusty słoik. Też śmieć, ale też niewiele waży, a może coś będę mógł w nim schować. Obroty wyższych sfer. Spuścić na balen hursów. Część druga. Co wiesz na temat historii naszej rodziny, synu? Spytał Lord Balenhurst zza biurka. Z czego jesteśmy najbardziej dumni? A, proste, odparł Elgar. Nasz majątek zawdzięczamy kupnu i sprzedaży niewolników. Jesteśmy jedną z najbogatszych rodzin P. Mimo prób zrujnowania nas przez Larfortów. Podręcznikowa odpowiedź. Na drugie pytanie jednak nie odpowiedziałeś. Elgar zawahał się. No, z tego jak sądzę, odparł. Jak sądzisz? Nie. Błąd. Najbardziej dumni jesteśmy z tego, jak rodzina Balenhursów zawsze opierała się pijawkom, które chciały wyssać nasze bogactwa. Unikaliśmy niepotrzebnej zawiści. A wiesz, jak to osiągnęliśmy? Elgar nie podniósł wzroku, potrząsnął głową. Postępując dokładnie odwrotnie niż ty, wysyczał Lord Balenhurst. Nie obnosimy się z naszym majątkiem bez celu. Czy wyrażam się jasno? Tak, ojcze, wymamrotał Elgar. Podążaj śladem naszych przodków, a wszystko będzie twoje, rzekł łagodnym tonem Maurice Balenhurst. Okej. Okay. Relacja z walki o mistrzostwo. To ciekawe. Ludzka czaszka, no to mógłbym sobie zbierać. Założę się, że wiesz, co to jest. Jeśli kogoś to zainteresuje, to może lepiej spróbuj uniknąć wizyty w jego domu. No, mogę sobie wziąć czaszkę. Mecz o mistrzostwo. Autor Ezra Donnelly. Ranna teraz z dzikim spojrzeniem rzuciła się do kontrataku. Dzięki niezrównanej szybkości i hipnotycznej gracji zbliżyła się do bicza. Unikając magnięć bata, sztylet bicza trzaskał i syczał, ale nie zdołał ugodzić tyry. Mijała trzecia minuta, jeszcze żadna ze stron nie zdołała zadać potężnego ciosu. Bicz wyraźnie zaczął się męczyć, jego ruchy stawały się ociężałe i wyglądało na to, że nadchodzi koniec. Wtedy to zupełnie niespodziewanie mężczyzna uniknął ataku tyry i ciął szeroko. Mistrzynią uchronił wyłącznie jej błyskawiczny refleks, ale sztylet i tak dosięgnął jej lewego ramienia. Po ranie rozszedł się smród przypalonego ciała. Lewe ramię tyry bezwładnie zwisało u jej boku. To niewielkie zwycięstwo sprawiło, że Bicz stał się zbyt pewny siebie. Teraz to on przeszedł do ofensywy, drwiąc sobie ze znamienitej przeciwniczki. Ten pokaz arogancji musiał ucieszyć Tyrę, która jak zwykle zachowała zimną krew. Niedługo później idealnie wykonana finta, zakończona czystym pchnięciem, sprawiła, że Bicz nadział się na ostrze jej słynnego miecza. Tyra pozostała niezwyciężoną czempionką Tygla. Czas nie jest jej sprzymierzeńcem, więc z pewnością kiedyś przegra, ale jeszcze nie tym razem. Jeszcze nie dziś. Okej. Okay. Jakby w każdym wieku też sport, może w każdych czasach jakiś rodzaj sportu był dla ludzi powodem do zabawy, nie? Weźmy sobie tylko, zobaczę jeszcze na górze, no dawaj, na górze tutaj gdzieś leżał jakiś topór. Nie, no to tutaj byłem akurat. I tutaj nie ma żadnego topora. Szkoda. Ja liczyłem, że znajdę po prostu jakiś magiczny, potężny topór. Dobra. Wszystko jasne. A. Tu są te pająki. Diabelstwa siedziały pod podłogą. I co zrobić? Dobra, wiecie co? Spróbujemy to zrobić raz na farta, a później... Później zobaczymy.
Dokąd światło nie dociera? Tutaj po prawej stronie. Okej, będę miał tylko chwilę prawdopodobnie. Tak. To wraca. Okej, ale nie mam się jak tam. Tutaj jest kabel, dobra. I teraz użyj. I zakładam, że mam jakiś kod do rozpracowania. Tylko czego dotyczy ten kod? To znaczy, że mam przejść dalej, tak? Aha, a na zero nie mogę wpaść. Chodź, ciulu. Aha, i one też się schodzą w ten sposób. Jedynki idą w górę, zera idą w dół. To mam puste. Ojojoj, tak, to mam puste. Do tego i do tego dojdę normalnie. Do tego też. Do tego... Jezu... Dobra, dobra, okej. Zaraz, ale to wyłącza tylko kamery, nie? Nie... To wyłączy wszystko. Zobaczę tylko, czy ich pole widzenia się nie zmieni. Ohohoho. Ich pole widzenia się zmienia. No. Dobra. Już mi się tu nie podoba. Na bank w coś się wpakowałem. Oh, shaft the ancients. My head. Też bym chciał wiedzieć, gdzie jesteśmy. You're on an Imperial Zeppelin. What? Who said that? Calm down, human. My name is Artanak. Wait, are you in my head? Of a manner of speaking, yes. You passed the test, so I have possessed you. Oh, shit. You're a demon. This is insane. You reached the cipher and survived the bonding process. That makes you useful to the Vetrel Empire. Always an honor to be manipulated by the Emperor Drugan. Oh, you're kidding, right? This just gets better and better. We're traveling to the prison island of Peh to find someone. Oh, fantastic. I've heard great things about Peh. Will I get the opportunity to leave at any point? Of course. If you do as I say. Think of it as an incentive. No oczywiście, że zostajemy przymuszeni. Damn.
W zamkniętej społeczności. Nie zdążyłem tego przeczytać. No ciekawe. Trzeba przyznać, że trafiło nam się. Zastanawia mnie tylko, czy coś uda nam się wynieść z tego całego interesu. Bo to, że zostaniemy wykorzystani przez Imperium, a już zostało nam zakomunikowane. Tylko czy uda nam się coś z tego wyciągnąć? Na przykład bogactwo? Ale bym się nie obraził. Wtedy to Imperium może mnie wykorzystywać jak chce. W zamian za dużo kredytów. Szmalec, hajs, złoto, poproszę. Może być na kilogramy. Zastanawia mnie tylko, dlaczego sam ten ich cały imperator, cesarz, coś knuje w roli głównej ze mną. So I'm a prisoner now. Great. When the job is done, you'll be free to leave. Besides, you could argue that we're both prisoners. Oh, my heart bleeds for you. No tutaj to już się wydaje być to zaawansowaną, w cudzysłowie, technologią. Ciekawe, czy mogę tutaj zejść i co by mi to dało? Pewnie nic. Więc na razie idźmy za innymi. Approach the area to commence security scan. Wait here to receive your visa. God, that tastes awful. These pills allow travel around PEH. They bond to your biometrics and identify you as security. Okay. Do I need to get more visas? This is the basic visa granted to everyone. If you survive long. Make your way to decontamination. Prisoners attempting to flee will be shot. Security check complete. Proceed to decontamination zone. Just leave your clothes there. Put this on. Well, this is a coincidence. Looks like it's not a coincidence. You were meant to find it. For Drugan's sake, keep it out of sight. Take it easy. I'm gonna have problems if you're such a pain in the ass all the time. Just keep moving. Czyli zakładam, że zostaliśmy tutaj wysłani tylko po to, żeby kogoś stąd uwolnić? A no właśnie, widzicie? O tym mówiłem. Podstawowe komponenty. By stworzyć metalowy wytrych, potrzebujemy pewnych podstawowych komponentów. No i dużo aurytu. Bo tak widzę, że do wszystkiego jest potrzebny auryt. No dobra. Układ umiejętności. Ulepszenie kosztu umiejętności. W niewielkim stopniu zmniejsza koszt energetyczny używania tej zdolności. Tej konkretnej zdolności. A tutaj możemy dodać kolejne umiejętności. No ciekawe.
Dobra, dołóżmy to, bo to i tak możemy w każdej chwili zdjąć. Wypadałoby też... O, kamień mam w jedynce. Super. Wypadałoby też... Czy mogę na przykład... O właśnie, błysk sobie dodać do jedynki. F. Chciałbym zobaczyć, jaki jest zasięg tego błysku. No taki... Taki nawet. Dobra, na razie nie sprawiajmy problemów. Zobaczmy w ogóle, z czym się to wszystko nam uda ugryźć. A tu są szafki. Nie, to są drzwi. No, przepraszam bardzo, nie, ja... Ja niechcący. Nie, nie, ja niechcący, ja naprawdę nie chciałem. No daj mi spokój. Żeś się czepił, no jejku, przecież mówię, że niechcący. Chciałem się poddać. No przecież wiecie, no i nie żyjesz od razu. Ale chciałem się poddać. Jakby przypadkowo otworzyłem drzwi. Dlaczego to jest przestępstwo już takie wielkie, no? To tak jakbym chciał uchylić, zajrzeć. O, przepraszam, to jakby nie te drzwi. Ale opera, miałeś otwarte drzwi, przed co? Wystarczyło przez nie przejść. No. Już nie przesadzaj. Teraz. To się zapisało, zanim to przypisałem. Jedynka, dwójka. Dobra. Okej, czyli tak wybieram to, co mam pod F. Niech będzie. Rozumiem, że teraz w tą stronę. Ha, znaczy, że po prostu idąc. Decontamination commencing. Caution. The chemicals used in decontamination can be lethal. Sklonuj wizę. Aha, no ale on ma tą samą, nie? Are you a puppeteer? Well, it ain't any of your fucking business. That depends. Blade the heavens. What did you do to get here? Piss in the punch bowl at some tough's party? The puppeteers are a gang of idiots. We grits put them in the gutter where they belong. So, it ain't your fault. I don't really care what you do, just keep out of my way. Oh, what's the matter? Don't want blood on your nice... Decontamination complete. Proceed to the exit area. Słup. Chociaż tutaj wszyscy mają to samo raczej, co? Chyba nie mam żadnego kaptura. Zaraz, zobaczę, czy ja mam jakiś kaptur w ogóle na sobie. Wolałbym mieć. Dobra, kaptur mam. Tunika z kapturem będzie dla mnie dużo wygodniejsza. Zwykłe spodnie, ale z ochraniaczem na witalne części ciała. No dobra, to się niewiele dowiedziałem, wychodzę. He's got men working for him. Just sits around dishing out orders. Okej. No to się rozejrzyjmy, co tutaj jest. Zastanawiam się. No proszę, czyli zioła mogę sobie normalnie zebrać. Ulepszenie zasięgu zdolności. O, to też mi się może przydać. Układ umiejętności. Ulepszenie kosztu. I zasięgu.
kartkę. Przecież miałem to przypisane. Zakładam, że wtedy za każdym razem muszę przypisywać. Weźmy sobie ten siermiężny Explore. Nie wtrącaj się, strupie. Choinkę mają też, widzicie? Dobra, to było wejście. Czy mogę wskoczyć tutaj? No, tylko, że pytanie, czy coś mi to... Nie, raczej nie przejdę po linie, nie? Nie, to zły pomysł. Dobra. Przejdźmy się dalej, zobaczmy jeszcze w ciągu tych kilku minut, co możemy zyskać. Jak duży jest tutaj wariant eksploracji? Oj no, srogo tu można przeeksplorować. Srogo, to się szykuje naprawdę siermiężny RPG. Spróbujmy znaleźć kogoś, kto zawiaduje tym całym interesem. I told you, no one's getting inside. We've been out here for ages. Just let us in already. You'll wait there as long as I fucking say so. Orders and nobody goes in or out till the outbreak's been contained. Outbreak of what? We can't have it spreading, so it's locked down and... How long's that gonna? Trugans, holy balls. It'll be done when it's done. Now enough with the questions. Okay, czyli wejść tam nie mogę. Shit. What now? As Luma is in lockdown, access will be nigh on impossible. Even for one with your skill. Just cause you're in my head, demon, doesn't mean you know what I'm capable of. What's the plan then? My contact is a man called Savage. My understanding is that he was last seen disappearing into the Biomancer Chapel in Mortbane. First, we must pass through Luma to reach Mortbane. It's located just beyond... All right, so what do we do now? We wait. Great plan. In that case, I'm gonna have a nap. Remarkable. You're a possessed prisoner on a hostile island. Isn't my remarkable nature why you possess me? Wake me up when something happens. No tak, skoro nic nie możemy zrobić, no to róbmy to, co zrobić możemy. Wake up. The quarantine is over. The gates are open. Okej, czyli teraz mogę się dostać do miasta. Niespecjalnie nam się spieszy. W zasadzie to nie ma pytań. Dobra, wejdźmy do środka. Wypadałoby z kimś porozmawiać, kto ma jakieś pojęcie o czymś, albo zaczepić się, ja wiem, za jakąś pracą. Dobra, dobra, już się nie skradam. Widzicie, jakie skradanie może tu być niebezpieczne? No dobra, zatem... Nowe zadanie w pobliżu. Zatem tu zaczyna się nasza przygoda. W trzecim odcinku rozejrzyjmy się po... Lumer. Lumer, dokładnie. Tak się to będzie nazywać. A póki co, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia już wkrótce. Hej, hej.